Co jestem w 8 klasie, jaki mam plan na przyszłość? Aha. Idź freestylem. Jak będziesz gotowy, to klikasz 0? Kliknij 1. Jeden też kliknie. To już będziecie na antenie. Aha. To nieźle. To co, klikamy 0? Krystian Ławniczak, a to mój gość Daniel Franczak. Dzień dobry. Dzisiaj rozmawiamy o 8 klasie. Panie Franczaku, jest pan w 8 klasie. Jak pan się czuje po napisaniu egzaminów? No co, czuję się dobrze, tak. Zero stresów. Nareszcie już napisałem te egzaminy, którymi straszono mnie w sumie przez całe 8 lat, jak byłem w tej szkole. A to nie było żadnych problemów z tym? Nie, oczywiście, że nie. Akurat w tym roku fajnie nam się trafiło. Matma bardzo łatwa była, więc naprawdę przyjemnie. Co było według pana najłatwiejsze na egzaminach? Oj, zdecydowanie angielski. Mój ulubiony przedmiot, tak. Będzie około 100%, od razu mówię. Aha, no to gratulacje. A co sprawiło panu największe problemy? Jakie zadanie? Największe problemy? No to na pewno będzie z język polski. Nie jestem jakimś dobrym polonistą. I pisanie rozprawek sprawia mi bardzo duże problemy. Na przykład wszystkie te, cała interpunkcja, ortografia, to nie są proste rzeczy. I mam z nimi duży problem. A no to wystarczy zaufać opatrzności losu. Co wam planuję robić w następnym roku szkolnym, czy jakiś zawód, może liceum, technikum? Planuję pójść do technikum, technik geodeta, do Zagórowa. Bardzo bliska szkoła mnie. Według mnie same plusy. A co tam będzie robił głównie? Co pan planuje w przyszłości robić? Zamierzam zostać geodetą, chodzić po polach i inne sprawy, rysować jakieś. No, może być. To dziękujemy za udział. Dziękujemy za udział. Z tej strony prowadzący Krystian żegna się oraz gość Daniel Franczak. Siema. Elo.
Dzień dobry, jestem tutaj z Klarą Białecką, a ja jestem prowadząc Olgą Szymkowiak i przeprowadzimy wywiad na temat stylu życia. Tak, dzień dobry. Jakie jest twoje hobby? Myślę, że moim hobby jest siatkówka. Tak, jest to, myślę, dość ciekawy sport. Jak spędzasz wolny czas? Wolny czas. Bardzo lubię słuchać muzyki. Odstresowuje mnie to. A jakie jest twoje ulubione danie? Moim ulubionym daniem jest prawdopodobnie sushi lub pizza. A gdzie lubisz podróżować? Lubię podróżować w ciepłe kraje. Chorwacja, Włochy. Dobrze. Koniec? Koniec. Dobra, to teraz puszczamy czołóweczkę, czyli literka R. Widzenia. Prowadząca Magdalena Gałę, a moim gościem jest Amelia Widerowska. Witam wszystkich. Dzisiaj porozmawiamy o codziennym życiu i moim pierwszym pytaniem jest, jaka jest pani ulubiona muzyka? Myślę, że moją ulubioną muzyką na pewno jest gatunek popu. Nie mam jakiegoś ulubionego tytułu ani wykonawcy. Myślę, że jest taka ogólna i no. A woli pani muzykę zagraniczną czy raczej polską? Myślę, że bardziej zagraniczną. To teraz, co lubi pani robić w wolnym czasie? W wolnym czasie lubię wykonywać rzeczy jakieś manualne, kreatywne. Na przykład haftować lubię, umiem też szydełkować. I woli pani to wykonywać samotnie, czy może z jakimś przyjacielem, rodzicem? Raczej sama. A jakie jest pani ulubione zwierzę? Moim ulubionym zwierzem jest zdecydowanie kot. A ma pani jakieś koty własne? Tak, bardzo dużo. Wymieni może pani jakieś imiona? No to moim ulubionym kotem jest Tosiek, a najstarszym krakersica. Jakiego są koloru?
są maści brązowej oraz szarej. Koniec. Dzięki. Dzisiaj ja jestem Julia Andryszak, a dzisiaj ze mną w studiu jest Olga Nowak. Dzień dobry. Dzisiejszym tematem będą zainteresowania naszego gościa. Jakie ma pani hobby? Moim hobby jest rysowanie. Preferuję rysowanie na kartce, lecz powoli przekonuję się do rysowania na różnych programach, na laptopie, i telefonie najbardziej i no. A wiąże pani jakieś plany na przyszłość związane z rysowaniem? Tak. Chciałabym zostać animatorką dla kreskówek, na przykład dla dzieci. Chciałabym zostać tą animatorką, ponieważ jest to bardzo moja wymarzona praca. A ma pani jeszcze jakieś zainteresowania? Moim zainteresowaniem również jest czytanie książek, lecz przez szkołę trochę już mniej czytam. I a jaki jest pani ulubiony styl? Tematyka książek? Fanfiction i tak, fanfiction. A ma pani jakieś takie ulubione hobby, które panią uspokaja albo coś w tym stylu? Hobby bym tego nie nazwała, ale bardzo lubię słuchać muzyki, bardzo mnie uspokaja. A jaki pani styl muzyczny preferuje najbardziej? Najbardziej preferuję styl muzyczny Vocaloid. Jest to dźwięki syntezy połączone dźwięki syntezy. Pierwszy Vocaloid został stworzony w 2004 przez Yamaha, jeżeli się nie myję, Comparation. Vocaloid został bardziej popularny w 2007 roku, gdzie powstała bardzo znana, gdzie został bardzo znany taki eksperyment, jakby Hatsune Miku.
coś mi tu lata. Jest ona bardzo popularna, ponieważ może ona stać się kim zechcesz. Taka trochę Barbie. Dobrze, dziękujemy za uwagę. I to tyle na dziś. Dzięki.